Proszę opowiedzieć, co dzieje się dzisiaj tutaj na planie serialu Pułapka? A dzisiaj na planie już właściwie prawie kończymy, więc dokręcaliśmy takie sceny, które były przed wypadkiem, po wypadku, jazdy garażowe, trochę wąskie takie wjazdy są, więc trzeba uważać. No ja z Marianką Kowalewską po prostu uciekamy, jak to jest. No uciekamy z tej pułapki, więc czasami musimy posługiwać się również samochodem. Jeździmy samochodem, czasami uciekamy na pieszo. Właśnie, czym jest tytułowa pułapka? Nie mogę tego opowiedzieć. Zapraszam Państwa do obejrzenia tego filmu, bo jak opowiem, czym jest ta pułapka, to już Państwo nie będziecie musieli tego oglądać. No to proszę chociaż troszeczkę opowiedzieć o swojej postaci. W kogo się Pani wciela? Olga Sawicka. Olga Sawicka jest pisarką, pisze powieści kryminalne, ale tak się jej życie potoczyło, że nagle została wciągnięta przez życie, trochę dzięki sobie, a trochę nie. Wplątana została w historię kryminalną i nie ma już ucieczki, musi tę historię rozwiązać i tyle. Co takiego było w tym scenariuszu, że on Panią właśnie tak zaaferował, ujął, że zdecydowała się Pani przyjąć tę rolę? Ja bardzo lubię seriale, ale prawda jest też taka, że przeczytałam to wszystko jednym tchem. To jest 6 odcinków, czyli historia jest jedna. Wiem, skąd startuje moja postać i dokąd ma dojść, więc to fajne, bo to się pracuje wtedy nad tym, jak nad filmem. No i nie ukrywam, że dla mnie jest bardzo ważna osoba reżysera i operatora. I tutaj mamy Łukasza Palkowskiego i Mariana Prokopa oraz moi partnerzy wspaniali. Młoda Marianna Kowalewska, Leszek Lichota, Marcin Czarnik, Kinga Price, Joasia Kulik, wspaniali partnerzy i zawsze taka praca mnie cieszy, interesuje i inspiruje, więc nie miałam wątpliwości co do tego, czy to przyjąć, czy nie. Jakim reżyserem jest Łukasz Palkowski? Jak się z nim pracuje? Fajny jest, dlatego że jest bardzo konkretny i szybki. Ja lubię takich ludzi, którzy szybko podejmują decyzje, którzy są dowódcami na planie. Zawsze musi być dowódca i ta szybkość jego. No i mistrz ciętej riposty. Bardzo zabawne to jest i fajne. Czego widzowie będą mogli spodziewać się po Pułapce? Nie wiem, czego widzowie się mogą spodziewać. Myślę, że mogą się spodziewać fajnego serialu, jakiegoś napięcia, pewnej grozy, ciekawej historii, intrygi i dobrze zagranego serialu. Już tak na koniec, a jaki ostatnio Pani widziała ciekawy serial, który tak Panią właśnie wciągnął? Ja oglądam sporo, więc teraz nie potrafię powiedzieć, który to był ostatni. Serial jak to serial. Zaczynam oglądać i mówię, ojej, jaki niedobry, a później nagle 40 odcinków już za mną. Także nie powiem, jaki jeden. Na pewno jestem fanką Mostu nad Sundem. Uważam, że to wspaniały serial. Mówię o tym skandynawskim.